Gdzie jesteśmy? Jesteśmy? Wenecja. Jesteśmy w Wenecji na babskim wyjeździe. Jesteśmy we trzy. Dzisiaj już jest nasz dzień drugi. Wczoraj przyjechałyśmy. Popełniłyśmy największy błąd, ponieważ zdecydowałyśmy się przejść przez całą Wenecję. Mamy hotel bardzo blisko placu Świętego Marka, tak? Tak. To się tak nazywa. I przeszłyśmy naprawdę spory odcinek na piechotę z walizkami. A przecież po tutaj... Po wszystkich mostach. Tutaj jest ile? Ponad 400 mostów podobno. Wenecja składa się tak jakby... Dzisiaj rano oglądałyśmy na YouTube, jak się szykowałyśmy. Wenecja składa się z ponad 100 takich jakby małych wysepek. I dzisiaj chyba się wybieramy na dwie, jak nam się uda. Także wiecie, naprawdę miałyśmy wczoraj rozgrzewkę konkretną. I wczoraj wieczorem w sumie tak po prostu wędrowałyśmy między uliczkami. To jest tak klimatyczne miejsce, tak piękne. I teraz jest genialny czas właśnie, bo już jest po sezonie. Tylko, że jest weekend, ale no... jest sporo ludzi, ale nie ma takiego simi-simi. Nie trzeba się przyciskać pomiędzy uliczkami. Jak widzicie, tak wygląda właśnie. No, ale ma to swój charakter. Takie, zaraz wam pokażę. O, takie małe uliczki. Takie wąskie, wszystko jest stare, obdrapane, ale piękne. Takie okiennice tutaj są. Tak. Gdzie jest to pranie? A tutaj, rzeczywiście, o tam na samej górze wisi pranie. No właśnie. Fajne. Idziemy teraz na taki targ. Zobaczymy, na most Rialto. Także zaczynamy nasze zwiedzanie. Jesteśmy na miejscu, proszę bardzo, most Rialto. Chyba weszłam ludziom pod aparaty. Tak wygląda. Byłam tutaj ostatni raz 7 lat temu. Na szkoleniu, pamiętam. I też tutaj byłyśmy. To jest bardzo dużo ludzi. I podobno jest tam gdzieś targ, także idziemy go znaleźć. Wszystkie tramwaje wodne, wszelkie gondole. A kiedy płyniemy gondolą? Chyba kratki swoje założyć. Tak. Ale czy tak w dzień, czy na przykład jak już będzie, wiesz, tak po południu troszkę słońce będzie zachodziło? Może przy zachodzie najlepiej. O, jak ładnie to wygląda. Pierwszy raz jak tu byłam, to pamiętam, że gdzieś tam jedliśmy z Jurkiem spaghetti. I oczywiście most, za mostem. Ładnie tu jest. Dużo ludzi, a co musiało się w tym sezonie dziać? Wszędzie, ale pachnie. Wszędzie kusi pizza. Bakłażan, cukinia. Taka sprzedawana na kawałki. A ten kawałek jest taki duży. No i oczywiście wszędzie są lody. Tutaj jest bliska most. Jeden z 400. Tu się ciężko przebić przez tłum, ale tutaj widzę dziurkę. Wcale tak nie śmierdzi, tak jak mówią w tej Wenecji. W niektórych miejscach zalatuje, ale może przez to, że już nie jest tak gorąco. No ale tu jest pięknie. Tu mały targ ze wszystkim. Szkło, oczywiście Murano słynie ze szkła, ale to popłyniemy na tą wysepkę. A Burano jeszcze też popłyniemy, to słynie z koronki i z tych kolorowych domków. Jaki koń, ładny. Wszędzie tu jest tego pełno. Bukiecik papryczkowy. To jest tak, bukiecik normalny. Co? Ładnie to wygląda. O, tego będziemy musiały spróbować w którymś momencie. Wszędzie są też takie przyprawy, ale wątpię w ich taką genialną jakość. Ale papryczki fajnie wyglądają. Takie sklepiki lubię. To mi się podoba. Makarony, takie typowo właśnie włoskie. W skrzyneczkach. Fajnie. 15 euro, 15 euro kilo. O, jakie pomidory suszone. Prego. Tutaj część rybna. Pięknie bajki krewetki. Ale wczoraj jadłam przepyszne tagliatelle z krewetkami. Tego bym nie ruszyła. Ba.
stare, niby zniszczone, a piękne. I wszędzie są takie uliczki, tam ktoś idzie akurat. Ale zobaczcie, i pranie wisi. Takie wyjście, szerokość 1 metr. Przejście, nie wyjście. I tutaj kolejne schody, kolejne mosty. O. Wszędzie tak jest. Można błądzić i błądzić godzinami. Pierwszy kawałek pizzy. Taka na kawałki 4,70, 4,20. Sporo, ale podgrzana, przecięta na 3, żeby było łatwiej jeść. Taka gruba. Sklep z kaczkami. Venice Duck Store. Zobaczcie, same kaczki. Takie dla dzieci. O, tutaj rzymskie. Rzymskie kaczuchy. I tam. Ale śmieszne. No, to chciałyśmy zobaczyć. Na dzień dobry, ładny napis. Zobaczymy. Tam podobno są takie schody, jakby z zalanych książek. Kalendarz z kotami. O, jaki? Wafel. Ej, a tu nawet czuć kotami. O ja! Właśnie, jaki! Jaki to jest słodziak. Cześć. Buongiorno. O, nie polubił mnie, sorry. Ciężko nagrać, bo tu jest... Nie wiem, co to znaczy, proszę pana. Ale tu są zalane schody. Śmiesznie wygląda. Podobno kiedyś je zalało i... Masz. Podobno kiedyś się zalało i tak zostawili, jako atrakcję. Co tu jest? O, oczywiście. Tam jest cmentarz. Cała wysepka przeznaczona tylko na cmentarz. No tak, no bo gdzie inaczej. A tutaj są jakby tramwaje wodne. I takim właśnie popłyniemy na Murano, potem na Burano. A potem zobaczymy. Wielkie te mewy. Nie, nie mogę. Jakie piesełki na Murano są. Czy ja tu widzę Jorkę? Czy jestem ślepa? Kota na pewno widzę. Na łódce! Przyjechałyśmy na Murano i tutaj jest tak jakby troszkę spokojniej, ale chyba też trafiłyśmy w południe, więc czas siesty akurat jest. I niektóre sklepy rzeczywiście są pozamykane. Ale tutaj też jest za mną, macie taki kanał. O. I chodzimy po sklepach, bo tutaj Murano słynie, znaczy oglądamy wystawy na razie. Murano słynie ze szkła. Także z takich różnych wyrobów, wiecie, jakieś figurki, żyrandole piękne są, szklanki, różne dodatki, takie ozdoby, także oglądamy, cieszymy nasze oczy. Troszkę tu jest spokojnie, jakby odrobinkę, nie wiem, być może, że w tym miejscu po prostu, ale urok jest ten sam. Ludzie sobie siedzą w knajpkach, troszkę mniejszy ruch na wodzie. Tak jakby troszeczkę spokojniej. O, idealnie, zobaczcie, podpływa taka łódka i to jest tramwaj wodny. I tym możecie sobie przepływać z wysepki na wysepkę, albo nawet tutaj na Murano jest kilka takich przystanków. Także w ramach biletu można sobie zmieniać takie miejsca. Bilety mają drogie. Bo kupiłyśmy bilet tak, żeby popłynąć tylko na Murano i na Burano i wrócić 25 euro. No to wydaje mi się, że to jest dużo. No, jest to jeszcze... Tak, 5 minut. Bo tylko to inaczej, bo tutaj jest łodzią, tak, po wodzie. W Paryżu z miejsca na miejsce no to euro 90. No, ale widocznie nie ma co porównywać. Raz się żyje. A jeszcze pani ostrzegała was w sklepie, mówiła, że dzisiaj ma padać, tak? Tak. Niby wieczorem, ale powiedziała... Nie, o trzeciej mówiła chyba. Naprawdę? Tak, że ma padać o trzeciej i myśmy się zaczęli śmiać. Tak, że wiemy, ona po prostu jest śmieszna. Że tutaj naprawdę tak bardzo intensywnie pada, a nawet można sobie... Wesele. Wesele? Gdzie to jest? A tam po prostu wyszli ludzie. Że jak jesteśmy tam na wyspie, to bardzo blisko placu Świętego Marka, to on bardzo często jest taki konkretnie zalewany. Można sobie znaleźć w internecie zdjęcia, gdzie jest woda po kostki albo i wyżej. I nawet jak się idzie, to widać, że dużo drzwi ma takie jakby blokady. Jakieś metalowe, coś, żeby woda nie pryskała. Ciekawe by to było zobaczyć. Tylko szkoda dnia, jakby wieczorem coś takiego ewentualnie, jakaś mocniejsza ulewa mogła przyjść.
Jakież tutaj są domki kolorowe. Jesteśmy na Burano, które słynie właśnie z koronek. We wszystkich sklepikach możecie coś kupić koronkowego i właśnie z takich kolorowych domków. A tu wąsko jest w ogóle. I tutaj rzeczywiście czuć ten zapach. Nie? No, nie czujesz jak śmierdzi? Nie czuję, ale nic mi nie wpada. A. Kolorowe domki, prawie każdy inny. Nie no, w sumie każdy inny. Nie, podobne są niektóre kolory, ale każdy inny. Kolorowe. Tam to samo. Podobno te kolory wzięły się stąd, że to jakby wioska rybacka. I panowie, którzy wypływali, to malowali swoje domy na takie kolory, żeby po prostu potem łatwiej im było wrócić. O, jak sobie łóżkę gryzę. Tak fajnie wygląda na krzesełku przed domkiem. Wszedł sobie koteczek umyć łapki. Jaki ma brzuszek pełny. Fajnie wygląda. O, i koronki wszędzie. Wszędzie takie sklepiki. To nie tylko obrusy. Nasze śniadanie, talerze i to się chyba nazywa cicetki, takie kanapeczki jakby. Tylko niestety był duży wybór, ale nie mogłyśmy nic wybrać, więc tak losowo dostałyśmy. Co do obsługi we Włoszech, to takie są pewne wątpliwości. No ale mamy, proszę bardzo, karczan mocy, latte, do tego cicetki. Także smacznego. Kolejny dzień przed nami, wykorzystuję bardzo wysoki śmietnik akurat, stoicie na nim. Powiem wam, że jest tyle ludzi, dzisiaj jest niedziela i jest bardzo dużo wycieczek. Na przykład są starsi ludzie i mają przewodników i rzeczywiście widać, że w jakichś takich, wiecie, miejscach stoją i słuchają jakieś opowieści. Jest bardzo dużo ludzi, myślałyśmy, że wczoraj będzie dużo, ale zobaczymy, co się dzieje. Ale normalnie tłumy. Jest też bardzo dużo sklepów, co szczerze, no myślę, że kiedyś tak nie było, ale nie wiem, mogę się mylić, tak? Tak średnio mi się to podoba. Ale no jest ten klimat, takich właśnie uliczek, taki, można poczuć, że jest się we Włoszech, ale jest to już tak dużo właśnie tych sklepów, takich nawet nie restauracji, nawet nie knajp, tylko właśnie sklepów, że to takie jest. Nie wiem, czy ktoś przyjeżdża do Wenecji, żeby chodzić po sklepach. Tak przy okazji się chodzi, nie? Ale może bardziej po takich z jakimiś właśnie rzeczami włoskimi, tak? Czy z jakimiś makaronami. Takich jest też sporo, ale takich tutaj, no to na pewno dla mieszkańców. Ale no, w każdym razie tak, jest tego dużo. Niestety Wenecja jest bardzo nieprzyjazna dla ludzi z dziećmi. I
dlatego szczerze mam wrażenie, że jest mało dzieci w takich wózkach, no bo jest most za mostem, co chwilę przechodzicie przez most. Jak my szłyśmy z walizkami, to można było wyjść z siebie, a dziecko z wózkiem to naprawdę musi być ciężkie. Także gratuluję wszystkim, którzy przyjeżdżają z wózkami. No, także tak, my chodzimy sobie, zjadliśmy śniadanie późne, bo wczoraj skończyliśmy bardzo późny dzień, ale po prostu najadłyśmy się i teraz idziemy pospacerować, zobaczyć jeszcze, co tam nie zostało zobaczone. Może coś sobie kupimy, takiego właśnie w sensie przyprawę. Makaron to raczej nie. Szkoda, że oliwy nie mogę wziąć. Może na lotnisku kupię, bo mam bagaż podręczny, ale zobaczymy. Wow, to jest bardzo ciekawe zjawisko. Proszę, jest bardzo wysoki stan wód. I zobaczcie, zalewa. Chociaż ludzie tam i tak siedzą. Oj, weszło oczywiście. Wow. Skończył się palec. Cofa jest prawie okej. Genialne. No właśnie, bo to jak jedzie jakaś, płynie łódka, to ona robi fale i to wtedy tutaj... Jak co? Tak, tak. No, padało troszkę. Także. Chyba na łódki. No, to jest bardzo znane miejsce, ten most Rialto, ale tutaj to nie był chyba, trzeba nad ranem przyjść, bo ludzi jest pełno. Da radę sobie zrobić zdjęcie, oczywiście, ale... O! Akurat wypływa gondolka za mną i widać most. Najbardziej zatłoczone miejsce. Nie, to jest naprawdę najbardziej zatłoczone miejsce. Tak, ciężko przejść. Ale widać go tutaj ładnie. Można troszkę odejść, żeby sobie zrobić takie właśnie selfie na tle. Zapewne wszyscy słyszeli o tym, że w Wenecji śmierdzi. To ja bym powiedziała, że dzisiaj to cuchnie. Śmierdzi dzisiaj bardzo. Nie wiem, może przez to, że jest poziom w ogóle wody. Jakoś jestem rozczuprana. To jest poziom wody w ogóle wyższy. Ale naprawdę zalatuje w pewnych... Nie tak, że non-stop, ale zalatuje w pewnych miejscach tak, że o mamo. Mała ciekawostka, jak zalewa Wenecję, to z takich albo z takich dziurek. One są dosłownie co chwilę. Zobaczcie, o, normalnie to studzienki wybijają i podobno zalewa Wenecję w 20 minut. Tak, po kolana nawet. Widziałaś wczoraj filmik. Niesamowite to było. Normalnie wlewa się tutaj wszędzie. Właśnie z takich, o, dziureczek. I one są co chwilę, o, tutaj coś wybiło. Albo ewentualnie przed ktoś wydał wodę ze sklepu, nie? To też jest taka opcja, ale jak zalewa, to głównie z tego. Plac San Marco, plac Świętego Marka. Zobaczcie, dużo ludzi, zwierzę, na którą można wejść. Tam chyba jest winda w ogóle. Bazylika, tam jest Pałac Dożów, jeszcze się, o, tutaj wyłania. Piękny jest ten budynek. I mnóstwo ludzi. Naprawdę, ale o, właśnie są takie grupki. Pada. Co? Pada? A mam parasolkę. Takie grupki ludzi, no rzeczywiście pada. Turystów po prostu, jakby takie wycieczki zorganizowane, pewnie jednodniowe. Także tak sobie tutaj chodzą, ludzie sobie siedzą, jedzą. O, akurat słychać, bije dzwon. Tam ile ludzi jest. Tak. No rzeczywiście tutaj jest dużo ludzi na... Ale słuchasz u góry? Słucham? Góry. Tak, właśnie widzę. A, okay. Tutaj są, o. Ładne, pamiętam, że... Brawa. Jak tu byłam ostatnio, pierwszy raz jak tu byliśmy z Jurkiem, to był jakiś remont tej bazyliki, także nie było jej widać. Tyle ludzi, że aż ciężko nagrać, ale zobaczcie, akurat stoimy na takim małym mostku. Tutaj płynie sobie woda. Tutaj przed nami przystanek tramwajowy. Dziękuję. A tam po prostu aż mi ciężko uwierzyć, ale zobaczcie, jaka jest wielka reklama Guessa w takim miejscu.
Okropne. Jakby nie mogli tego naprawdę gdzieś w innym miejscu powiesić. Słabe to jest bardzo. Dzień dobry, witajcie twarzą teraz. Jest już w sumie popołudnie i tam chyba z przodu mnie też nagrywają. Idziemy, słuchajcie, idziemy w końcu wynająć sobie gondolę, przepłynąć się gondolą. Do czego w lewo? W prawo? W prawo. W prawo. Jeżeli nie mam orientacji. Zgubiłyby się, jakby nie ja, to po prostu zginęłem. Klucze by zgubiły od razu, nie? Dokładnie. Nosiłam przez te wszystkie dni ja klucze w torebce, wczoraj wzięła koleżanka, po 10 minutach była akcja, gdzie są klucze. No, ale nieważne. Idziemy teraz tak popływać gondolą. W końcu miało być dzisiaj mniej ludzi, bo dzisiaj jest poniedziałek, ale guzik prawda, jest tak samo dużo ludzi, jak było wczoraj w niedzielę. Także trzeba skorzystać. I co potem? W sumie jeszcze chyba się przejdziemy tam nad brzegiem. Tak. Nie? I nie wiem, tak będziemy po prostu, słucham? Jakaś obiad, kolacja, coś takiego. Będziemy błądzić potem, ostatni wieczór. Także trzeba to wykorzystać. Także idziemy, piękna pogoda, miało znowu padać, a w ogóle pogoda się nie sprawdziła. Oczywiście na naszą korzyść, bo była piękna, tutaj w lewo, tak. Także idziemy. Stąd weźmiemy, spod placu Świętego Marka, weźmiemy gondolkę. I to chyba pół godziny, kosztuje 80 euro. Także sporo całkiem, no ale. I przepłyniemy tutaj, zobaczcie, o tam pewnie w lewo. I tutaj widać te tłumy, bo tam jest most Westchnij. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. To jest takie oblegane miejsce, żeby się tam przebić. To nie wiem, wieczorem albo... On jest podświetlany. Na pewno z drugiej strony jest podświetlany. Albo jakoś rano. O, i tutaj jest, proszę. W cieniu, ale jest most Westchnij. Tutaj odbywa się fotografia. Takie mają stroje gondolierzy. O, Boniu. Mnie to tylko przeraża to wejście na tą łódkę, jak ona tak się buja. Bo ja nie chcę pierwsza. Mhm. 40-45 minut będziemy płynąć. Patrz, jak to rzuca. Nie bój się. O nie. Przeżyjemy. Z walizkami dałyśmy radę. Tak. Most Westchnij. And now you can see in front of you up there the famous Bridge of Sighs. You won't make it, you can see.